Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. Apasjonata. Nowe miejsce na kulinarnej mapie Śląska. To był naprawdę świetnie spędzony czas i udana akcja przy Narutowicza. W minioną sobotę na obiektach klubu odbył się dzień otwarty dla kibiców ruchu Radzionków. Ogólnie frekwencja dopisała, chyba wydaje mi się, że sala jedna, druga pełna, na boisku pełno, no żyje to i taki to miało cel przede wszystkim. Faktycznie przez obiekty Cidrów przewinęły się w sobotę setki osób. Klub przygotował mnóstwo atrakcji, głównie dla najmłodszych, którzy mogli bliżej poznać się z dorosłymi zawodnikami ruchu. Były popularne piłkarzyki, gra na konsoli, a do tego nie zabrakło poczęstunku. Z piłkarzami czwartoligowca można było również porywalizować na zielonej murawie. Czym się czułeś najmocniejszy, na boisku, w piłkarzykach czy w Xboxa? Powiem szczerze, że chyba jednak na boisku, jak tam rozgrywałem mecz z chłopakami, bo w Xboxa to nawet nie miałem dostępu, bo młodzi okupywali sprzęt cały czas, a piłkarzyki to nie jest moja mocna strona. Troszeczkę teraz znowu piłkarzyko, później myślę, że coś tam spróbujemy, jakiś rekord walnąć z młodymi. Wysoką poprzeczkę wieszają chłopcy? No, oczywiście, tam na pewno. Tu w tych sprawnościowych to się nie boję, ale tam troszeczkę obawiam się. Fajny dzień naprawdę, bo poznają ten radzionkowski klimat, mogą poprzebywać z Piotkiem Rockim, z Marcinem Dziewulskim tutaj wszyscy razem. Czujemy się jak jedna wielka rodzina, bo każdy reprezentuje ten klub. No i tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że częściej będą takie spotkania. Jest szansa, bo pomysł i forma spędzania wolnego czasu w żółto-czarnej rodzinie przypadła do gustu i starszym, i młodszym kibicom ruchu. Co ci się najbardziej tutaj podoba? Te treningi, te rzuty karne, co można strzelać z nimi, ta gierka krótka. Strzelałeś się komuś karną, tak? Jednego strzelałem, ale to obroniony był. Można grać w piłkarzyki, można jeść, można grać. Skoro się przyjęło, to na pewno żal by było tego nie zrobić drugi raz i kolejny. Na pewno będziemy wymyślać jakieś dodatkowe rzeczy, jak to jeszcze można uatrakcyjnić. No i myślę, że będziemy to robić dalej.